Dzień dobry wieczór. System ponownie Starki i cóż, no, widzimy się w grze Elden Ring. Tak, słowem wstępu, jesteśmy dzisiaj znowu na obrzeżach stolicy. I jesteśmy tutaj z kilku powodów. Pierwszy, dlatego że po prostu stwierdziłem, że będzie to najlepsze miejsce, żeby zacząć, bo jest najbliższe miejsce docelowego. A drugi, musimy się zemścić na poprzednim odcinku bossie, który nas ciągle ubijał. A w związku z tym chciałbym sprawdzić jedną rzecz. Dlatego też wsiadamy na konia i jedziemy. I dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, istnieje pochodnia, która ujawnia niektórych niewidzialnych wrogów. W związku z czym chciałbym po prostu zobaczyć, czy ta pochodnia działa też na tamtego zabójcę. Całych... jak to się nazywało? No... czarnych noży. Szybko zgodnie nasze, no. A nawet dwa. Czy lepiej? Inaczej. Przypomniałem sobie o tej pochodni głównie dlatego, że... po prostu... najprościej we świecie. Jedna z moich... tak, postaci innych, które mam... miałem z sobą. Wyglądałem w starej postaci. Okej, tego nie pamiętam, ale tak. Zobaczmy, że mam co poszukałem, gdzie jest, bo akurat kojarzyłem, że wszystkie pochodnie to się kupuje gdzieś u handlarza, więc właśnie znalazłem, że tu jest handlarz, którego będzie można kupić. W związku z czym też, no, dzisiaj właśnie tu będziemy jechać. Tak. Jeśli ktoś się zastanawia, czy tamte postacie nie byłyby może lepsze, żeby wejść do DLC-ka niż ta tutaj? Nie, one są jeszcze słabsze niż to, co mamy tutaj teraz, więc... powiedzmy, że po prostu... lepiej, naprawdę... się nie bawić w takie głupoty. Grzecznie, po prostu próbować pokonać moga tutaj. Co może się w końcu uda, bo... no nie ukrywam. Ciężko mi uwierzyć, żebym miał takiego pecha, że nigdy nie trafi na nikogo, podkreślam. To byłby skłonny... dać się przyzwać... pomóc mi z mogiem. Ale jeśli nie teraz, co? Może za godzinę, za dwie, za trzy się uda kogoś znaleźć. A w międzyczasie chcę robić po prostu największe głupoty, jakie mogę. Które niczym może coś wniosą przydatnego do mojej egzystencji Elden Ringowej. I właśnie, jeszcze tak póki pamiętam, pomiędzy tym poprzednim odcinkiem oddałem już tym służkom, które zajmują się handlem, dzwonek do kowala. W związku z czym mógłbym wykupić sobie spokojnie wszystkie możliwe kamienie do czwórki. Dlatego też bardzo dużą część wyposażenia nam znowu ulepszałem, poogarniałem tak. Tarcza jest teraz na przykład właśnie na plus 12. A Nagakiba, czyli katana, którą dostaliśmy, czy w sumie odziedziczyliśmy, zabraliśmy ze zwłok Jury, jak to tak zwał, też jest na plus 12. I poza tym mam jeszcze jedną fajną broń, którą też ogarniałem. Proszę, krwawe podwójne ostrze, plus 12. Podwójne ostrze ogólnie plus 12, ale tak. Ważył efekt krwawienia, bo... po prostu szczerze powiedziawszy, chciałem zobaczyć, jak będzie skuteczne i dosyć dobrze to się sprawdza. Broń, mimo tego, że niby ma mniejsze obrażenie od katany, też, jeśli trzymam wręcz, nie jest potężna. I tak właśnie po prostu stwierdziłem, że sobie przygotuję na wypadek, gdy krwawienie byłoby gdzieś potrzebne, więc jeśli nie znajdę pomocy, to możemy spróbować na mogu ponownie. Akurat mog to jest ciekawa sprawa. Jest lordem krwi, a mimo to jest bardzo podatne na krwawienie. Więc tak, może się udać w ten sposób pokonać. Tak, zapewne widzicie też, że mam znowu bardzo dużo runów. Prawda jest taka, że po prostu wczoraj sobie siedziałem pod wieczór na Discordzie z kilkoma znajomymi, gadaliśmy i ja przy okazji stwierdziłem, że po prostu wyfarmię sobie trochę tych run na Albineurykach znowu. Spokojnie mam zapisane, ja ich miałem z Albineuryków, to 230 tysięcy. Nawet 239 powiedzmy. Nie będę używał na nic innego niż ewentualnie jakieś zakupy koniecznie potrzebne. Bo jak mówiłem, nie chcę mi się na razie levelować. Ale oczywiście mogę podlevelować jeszcze trochę postać, jeśli okaże się, że dzięki temu łatwiej będzie iść znaleźć kogoś, kto mi pomoże pokonać moga. Ale postać jeszcze potężniejszym, żeby samemu go pokonać. Ale no.
nie jestem z tych, co to będą przez te punkcie levelowania. I tak czy innego, szopa pustelniczy, tak czy inaczej szopa pustelniczego kupca. Is someone there? A customer? Well, how long has it been? I proszę, mamy to, po co tu przybyłem. Czyli mówiąc wprost, kółki uliczne. Stwierdziłem, że będę wykupował wszystkie. Butelka perfum, pochodnie, na którą niestety nie mamy wiary, ale się jeszcze to ogarnie. To jest właśnie ta pochodnia, o której mówiłem, że... Właśnie. Właśnie. Pozwala ujawniać niektórych rzeczy. Nie są jeszcze tutaj inne rzeczy, jak z wyższych sfer i tak dalej. Listy i tak dalej. Tu wszystko muszę pokupować. Jednak ja nie potrzebuję innych niż to, co mam. Tak. Nie wiem, czy posiadanie takiej wiary, jaką mamy, czyli niższej niż jest wymagana, pozwoli nam ujawnić tego skrytobójcę. Ale mimo wszystko i tak chcę sprawdzić, bo czemu nie? I za daleko pojechałem. Ta grota była tutaj. Charmantrce, tak. Więc, no, zrobiłem, co miałem zrobić, jeśli chodzi o to wszystko. A teraz... smutkiem stwierdzam, że... nie mogę niby używać, ale i tak będę mógł świecić, więc... raczej po prostu pobiegnę szybko. Zobaczymy, jak pójdzie walka. Ja sobie mam duży ciężar, więc niestety muszę tarczę usunąć. I przy okazji... wezmę jeszcze to ostrze, bo chcę wam pokazać po prostu, jak pięknie z tym walczę. Po czym już wiedziałem wcześniej, że fajnie jest, bo używałem tego, ale zaskakuje mnie, jak jest skuteczny mimo posiadania na papierze niskich obrażeń, bo zobaczcie, ile tutaj jest. 168 plus 49. Ale nie macie się dziwić, ja nie rozwijam mistycyzmu niczego, ono jest słownie na krwawienia, więc zgaduję się od mistycyzmu, a nie od innych rzeczy. Tak, mógłbym zrobić na bus, na magię, na inne rzeczy, ale stwierdziłem, że krwawienie będzie najlepsze. Chociaż, szczerze, mróz może mógłby być równie dobry, bo też szybko bym nakładał wtedy odmrożenie. Może nawet je przerobię na mróz. Ale to później. Tak, co, idziemy tutaj, zobaczymy, czy będzie działać pochodnia. Pierwsza sprawa. A druga, można tu było wezwać sobie właśnie ducha. Co? Jak się dowiedziałem, też ułatwia życie. Tutaj dosłownie podpytałem jednego znajomego. Oto wszystko. Czemu znajomego, to jest za dużo powiedziane. Po prostu jednego gościa z serwera Discord, po prostu, który też grał w Elden Ringi. Żebym powiedział po prostu coś o tym, czy to było wcześniej tym podobne. I tak powiedział, że było. Wspomniał, że no faktycznie tak jest i nawet powiedział, że się tak męczy, czym nie wyzwał ducha. Ale jeśli mam być szczery, totalnie nie zauważyłem. Można tu wyzwać ducha. No, ale zobaczcie, mam na plecach tą pochodnię, ale tak jest mniej razy łatwiej. Bo widzimy go cały czas. No i zobaczcie te piękne obrażenia, które są w stanie bić tym ostrzem, no, niskich na papierze. Ale to głównie zasługa tego, że to jest broń multiuderzeniowa. Więc jak zrobię sobie na mróz czy na coś, albo nałożę po prostu zaklęcie, kiedy będzie się skalował normalnie, powinienem po prostu robić rzeź tym wszystkim. Okej, okay, pokonane. 9000, okej. Okay. To tyle. Więc... teraz ze spokojem mogę powiedzieć, że... tak. Ale co w sumie? Nie mam pojęcia. Ale może, tak żeby było najlepiej, powiedzmy, że... przerobię ostrze na mróz, bo mróz nakłada efekty, a skaluje się od czegoś, co mam lepiej. Zgarnięte. Połączę pada z powrotem, bo znowu mi się rozłączył, nie wiem czemu. I tak. Jak już to załatwię, to spotkamy się albo przy mogu, jeśli znajdę kogoś, kto będzie chciał zostać przyzwany, albo wymyślę coś innego. Tak czy inaczej, coś na pewno będziemy robić. A, w sumie, szybko myślałem, że mogę wam pokazać w sumie, jaki efekt wybrałem. Teraz mam coś takiego na tym ostrzu. Możemy nim przez chwilę sobie pokręcić. I jak mówię, nakłada teraz odmrożenie. Mamy wskaźnik 102, więc będzie ciekawie. No cóż, na mogu nadal nie ma żadnego znaka, a nadal się trochę boję samemu tam pójść. Tak delikatnie mówiąc, więc
Wracamy do Liurni. W bardzo prostym celu. Muszę. Po prostu muszę. Bo nie daje mi to spokoju. Znaleźć gdzieś ten fragment mapy, więc pojedziemy w tym kierunku. W tamtą stronę nie. Bardziej w... O, w tę. Nie, znowu źle. Tu? Tak się chyba nie da. Ja to chciałem. No ogólnie po prostu pojadę gdzieś, poszukamy mapy. Szybko, jeśli nic nie będzie, to pewnie wytnę resztę tego fragmentu. Jeśli gdzieś znajdę, to będzie fajnie. Ale tak, generalnie mówiąc, musimy znaleźć mapę tego fragmentu, bo nie, no nie da mi to spokoju. Jednak tak. Lepiej mieć tę mapę. Chociaż, wiecie co, to sobie przypomniałem w sumie, że chyba był jakiś ciekawy sposób dosyć, żeby się tam dostać, więc... No. Aha. Może jakoś to jeszcze uda? Jak tak myślę? Muszę dokładniej przyjrzeć się temu wszystkiemu, co tutaj się skrywa. Tutaj chyba będzie jakieś wejście, więc spróbujmy. Tam, tak chyba będzie najlepiej. Po prostu wejść na ten najbardziej obiecujący szlak. Liczyć na to, że się uda. Numer 3 i... Wyglądało, jakby można było, ale jednak nie można. O, łeła, że tak to znowu powiem. I wygląda to nieciekawie. No dobra, skoro są takie problemy, to przynajmniej wiemy, że... no... Jakkolwiek się tam kiedykolwiek dostałem... A mogę powiedzieć, że na pewno się dostałem, bo pamiętam, że mega wcześnie jakoś się tam dostałem. I... Nawet wiem, że jest tam inkantacja ognista, chyba z kategorii tych legendarnych. Ale tak teraz tu, to nie mam pojęcia, jak tam wyjść. Nie wiem, może coś zmienili po prostu, kiedy ostatnio grałem. Albo coś, ale no, nie wygląda to, jakby to było realne. Może to było jeszcze gdzie indziej, a tu już jest to podwyższenie, na które nie można wejść tak łatwo. Chyba inkantacja jest tutaj. Jestem głupi. W tym kierunku totalnie pojechałem. Dobra, to okej, tylko nadal dziwne, że mapy nie ma. Ale cóż. Inkantacja pójdę kiedy indziej, bo i tak mi nie będzie potrzebna. Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, to... Co mógłbym zrobić? Myślę. Bo nie będę ukrywał pomysłów, nie. Dobra, już mam pomysły. Drzewo. Iny i jakieś coś tutaj. Idealnie. Ja też mam plan na obecny moment. Znowu będziemy biegać przez Altus. A nie, gdzie najpierw? Czy mam tutaj jakieś ruiny, ale to chyba najmniej mnie interesuje. Okej, zacznę od punktu numer 1. Jeśli tylko znajdę... Okej, tutaj. Czyli jedziemy dobrze. Przyznać, że nie spodziewałem się, ogólnie mówiąc, takich wielkich problemów z wejściem do DLC-ka, jakie tutaj są. Teraz, bo wydawało mi się, że mogli był aż tak masakrycznie trudny. No i przy okazji, widzicie jak śmierdzi sobie mrozem? To jest znak, że moje ostrze działa. I tak pewnie teraz zginę. Nie, nie zginęłem. Aż takim miłym jestem, ale tak. Także ostrze działa. Lepiej niż się spodziewałem. Dosyć szybko to nabiłem. Ale tak. Skoro działa, to będzie dobrze. Coś dostać do tej jakby kotliny. O, okej, okay, dobra. Ten to będzie najlepiej. Pewnie na wprost obok kościoła, w którym niestety Jura poległ. Potem patrz, jak dalej będziemy tam najlepiej schodzić. Chociaż chyba już nie trzeba się w ogóle przejmować tym jakimś schodzeniem. W sumie teraz już jest bezpośredni dosęp. No, słownie już jesteśmy. Jest fajnie. No, o ile koń nie stwierdzi, to było za wysoko i teraz czas umrzeć. Okej, nie stwierdził, więc jest fajnie. A i właśnie, jeszcze taka jedna rzecz, o której sobie przypomniałem.
ostatnich odcinkach. A nie, nie mogę, mam najeść, niech się da. Oj. A chciałem powiedzieć, że po ostatnich odcinkach stwierdziłem, że może warto by było trochę jeszcze rozjaśnić dla was, ale nie da się. Tutaj nie było jednak tego, co myślałem, tylko tu jest wieża Miraży. Ich upiornych herbów. Razu jej. Dobra. A to zobaczmy, dokąd to naprowadzi. Okej. Okay. Przed wieżą dotkłem. I okej, już wiem mniej więcej, gdzie tego szukać, więc... Ciekawe coś. Skoro jest takie coś ciekawe, to... To jeden z takich, nie powiem niebezpieczniejszych, ale wredniejszych, bo on nakłada bardzo wredny efekt. No. Jami Kelly, fajnie. Tak, to już jest zrobione, widziałem tam ten drugi herb, więc... No nie. Chciałem powiedzieć, dotknijmy go już i będzie po sprawie. A, jednak tak jest, jak myślałem. I ostatni też wiem, gdzie jest, to szybko tam pojedziemy, szybko to załatwimy i będzie spokój. Będziemy mogli zobaczyć wieżę Mirażu. Stwierdzić, jak bardzo nic tam ciekawego nie było. Albo jak bardzo zaskoczyło mnie to, że tutaj coś takiego istniało, bo nawet nie byłem świadomy, a jest tutaj jakieś zaklęcie, które po prostu się bardzo przydało. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. O nie. No i właśnie stało się to oj, oj, o którym mówiłem. Zżygali się efektem śmierci. Skarabeusz już pewnie nam ucieknie przez to, ale... Jak już zaczęli pluć śmiercią, wolę się ich pozbyć, zanim będę gonił Skarabeusza. Chociaż... Uciekł. Dobrze. No nie dobrze. Zaraz siędziemy do miejsca łaski i spróbujemy go odzyskać. Ale będzie to zaraz, bo w pierwszej kolejności, no, chcę dotknąć ostatniego herba. Bo... Jeszcze raz na tę mapę. Okej. A to gdzieś... Już powinniśmy mniej więcej chyba być w stanie zaobserwować. Obserwować. Obserwować. Zauważyć. A zresztą. Co może wyjmijmy tych tutaj? Czy to plujemy robakami? Bo w sumie teraz zauważyłem, że nie poza tym, że plujemy śmiercią, to jeszcze robakami. Tak szukanie. Czy jakimś tym uda się znaleźć? Może za blisko. Jednak był pokazany w pewnym stan się od... Chciałem powiedzieć schod, ale to nie są schody, to jest przecież zniszczony most po prostu. Znowu trochę w dystansie od mostu. Ja raczej inaczej jestem już za blisko. Może za wolno to mi szło i już się jakby zresetowało. Niestety taka ewentualność też nie może zostać wykluczona. Nie, dobra. Widzę duchowego... O, więc gdzieś tutaj zaraz to powinno być. Nie? Hej! Tak. Sprytnie schowali, podoba mi się. I okej, skoro to mam załatwione, to jeszcze zanim będę całkowicie resetował, odpoczywał przy miejscu łaski i pojechać po prostu z powrotem do wieży. Chcę zobaczyć, co ona w sobie skrywa. Jak bardzo było to warte, bądź nie warte. Chociaż... Wydaje mi się, że te wieże, co zazwyczaj są związane z magią,
Więc powinno być coś, co jest no, jakkolwiek przydatne. Oczywiście mogę się też mylić. Będę jednak teraz się nad tym jakoś wyjątkowo głowił. Wspinaj mi się szybko niestety w ciemności dla was, bo... No po prostu inaczej się nie da niż w totalnej ciemności. Też pochodnie gasną. Smutkiem stwierdzam, tylko się wchodzi po tych... Okej, okay. Co tu my niewidzialne ostrze oraz niewidzialna forma. Okej, okay, zaklęcia niewidzialności. Bardziej do trollowania FWP i tak dalej niż czegokolwiek innego oraz 5 razy śpiące jajo. Okej. Okay. Dobra. No to skoro takie coś znaleźliśmy, to ja teraz wrócę do tego miejsca łaski i siądę tam. I usłyszymy się ponownie, jak już, no, jak już tam po prostu będę i się tym wszystkim zajmę. No dobra, jak widzicie, odpocząłem, mam już poranek przy okazji. Dlatego mówię, że odpocząłem i to jest proste. Tamta trójka może sobie być, ale ja chcę albo ich wyeliminować na spokojnie, zanim jeszcze będę musiał się zajmować żuczkiem, co chyba się tym razem uda. Albo chciałbym po prostu wyeliminować żuczka szybko, żeby nie miał czasu uciec. A na szczęście żuczki są na tyle niemądre, że nawet nie jest świadomy tego, że tutaj jakieś zagrożenie się dzieje. Więc spokojnie dam radę. I teraz dokończymy odłąkami komety. Ale tak tylko jeszcze z powiem dodatkowym powiem, że nie noszę póki co ikony Radagona. Wydaje mi się po prostu, że jednak dodatkowy udźwig generacji energii i tak dalej się przyda, w szczególności, że wbrew moim wcześniejszym zapewnieniom obecnie już nie korzystam z tego rejskiego siekacza. No niestety. Powiedzmy, że co zapomniałem. Moje karyjskie czary być ponownie. Jakoś tak mi się też do tego nie śpieszy szczególnie, więc te. A mam nadzieję, że jesteście w stanie to przebaczyć. Moje obietnice z pierwszych odcinków zostały złamane i że walczę teraz z tej normalnie bronią i tak dalej. Osobiście nie uważam, że to była jakaś wielka tragedia. Może i szkoda, bo no nie jest to to, co było kiedyś, ale nadal może być w porządku. Ale mogę tylko wrócić zawsze, jeśli znajdzie mi taka ochota, bo stwierdzę, że jest to no, dobra decyzja. Póki co, po prostu eliminujmy kogo się da i idziemy dalej. Co tam fajnego? Nie. Tylko zabarwiony na złoto odchod. Jeśli mam być szczery, nawet nie wiem, do czego służą. Okej, okay, jest to jakiś materiał do tworzenia czegoś, ale... ...czego i po co? Tutaj mam trzy... ...znacznik, drzewo. Zatem pewnie tutaj... No dobra, spodziewałbym się tutaj czegoś trochę innego przy tym znaczniku niż olbrzymiego żygacza, ale jak jest olbrzymi żygacz, to też można wyeliminować. Roczywa gęba, on się słowi nazywa, okej. Okay. Ciekawa nazwa. A co jeszcze ciekawsze, to to, że nie pamiętałem tego, że oni się tak nazywają. Nie, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, czy pamiętam, czy nie. Mieliśmy bez problemu móc go wyeliminować. Tak długo, jak nie będę w jego ile śmierci. Oczywiście. A jeśli chodzi o mego śmierci, na szczęście nie jest aż tak ciężko jej unikać zazwyczaj. Czasami robię to takie swoje wielkie wymioty, których ciężej uniknąć. No nie, dostanę ze śmierci, bo nie zauważam, że mniejszy się tu też pojawił. Ta śmiertelna zaraza. Więc teraz widzicie, jak to wygląda i wiecie, co spotkało biednego Rogera. I tak, posąg Mariki. I tak spróbujemy jeszcze raz. Nie mam nic do sercenia, tak naprawdę.
Oni dosyć nie mają nic do stracenia, co za pokonywanie ich, moim nie powinniśmy dostawać te sensowne nagrody, że nawet gdyby miał coś do stracenia, to warto się trochę wysilić w ostatniej chwili. Teraz, gdzie jest to drzewo? No. A! Lepiej jest. Dobra. Wniosek następujący. Ta lokacja jest po prostu masakra ciemna. To nie tak, że... Po prostu jest ciemna. Ale w ciągu dnia jest tak zamglona, że nie wiem, cokolwiek jest w sensie dostrzec. Ale dobra. Prowokujmy roboczywą gębę i zobaczymy, jak uda nam się go wyeliminować. Okej. Albo nie okej. Zależy, jak kto uważa. Ale moim zdaniem to ma na tyle dużo już słabym do niego tych odłamków komety, że jest okej. Gorzej, że chce iść na przytulaska. I czyżby to był już koniec? Oczywiście, że nie. Ale dobra, wykończymy go bliźniaczym ostrzem. Więc pokonano wroga, moje runy też odzyskano. A wcześniej co mamy? Karłatno ciekła kryształowa łza i cęckowana twarda łza. Są to dwie ulepszenia do tej zamki butelki. Tutaj czasowy wzrost maks punktów życia. Okej. Cęckowana twarda łza. Odpowiedź leczy wszystkie przypadłości. To jest akurat fajne nawet. Powiedziałbym, że by było szczególnie mi potrzebne na ten moment, ten tutaj, w którym jesteśmy, idealnie. Ale jest fajnie. I definitywnie będę chciał sobie to w tym momencie zbudować. Czy nie zapomnę. Teraz tu już mam ze sobą, tu teraz tylko... Podałoby ominąć roboczywe gęby i pojechać do pozostałych dwóch punktów, które mam w tym miejscu, zanim zajmiemy się czymś innym. Przy czym to coś innego to tym razem będzie znowu próba zdobycia tego czegoś, cokolwiek pilnuje ten cały jakby to nazwij nazwać ten duch zgniłego drzewa, czymś tak oni nigdy go nie się nazywają. Ogólnie ten, który był na drodze z wulkanu na płaskorzeczu. To tu mamy gniew złota. Cokolwiek jest gniew złota, poza tym, że wiem, że to jest jakaś inkantacja. Teraz mamy, więc można się cieszyć. I teraz, gdzie jest jeszcze to ostatnie miejsce? To podwójka czy czwórka? Chyba dwójka. No, już widzę nawet znacznik tutaj w świecie, nie tylko na mapce, więc... Jeśli dobrze... gdzieś pewnie skinkę, do której teraz będę mógł wleść. I no, pójdziemy, zwiedzimy jaskinkę, a potem będziemy mogli już spróbować swoich sił z tamtą rzeczą. Skończymy epizoda kolejnego, a potem, nie wiem, pewnie albo zacznę kolejnego znowu zrobieniem jakiś głupot. O, tunel Altus. A chwilami nie byliśmy już w tunelu Altus? Chyba byliśmy. Dziwne, że znowu do niego wchodzimy, z innej strony. Nie, żebym miał narzekać. Ale jestem dosłownie prawie przekonany, że już byliśmy w tunelu Altus. Ciekawe, że on jest taki rozległy i że ma drugie wejście. Jeszcze do jakiegoś obszaru, do którego nawet wcześniej nie mogliśmy wejść. Ale dobra, tak czy inaczej. Fajnie. Co tym idzie? Prawie na pewno będą tu jakieś fajne znajdźki. Dane z kamieniami kowalskimi. A jak mówiłem już wcześniej, bardzo lubię kamienie kowalskie. W szczególności, jeśli to są darmowe kamienie kowalskie, które jeszcze na dodatek są wyższego poziomu niż te, które mam na co dzień dostępne. A tutaj nie dosyć, że już znalazłem kolejne piątki, co znaczy, że mogę już... Chyba zaraz by to były dwie jakby rzeczy na... maksowanie za piątki zrobić. To no. Jeszcze mamy wyminować jakieś nowe obszary, w których możemy coś innego może znaleźć. Kto wie. Jakąś broń, jakieś zaklęcie.
przejście do jakiegoś miejsca, w którym zapomniałem. A jak je zobaczę, to zmienię takie, o, pamiętam i to było fajne, czy coś. Nie wiem. Eliminujmy ich, zanim potem zrobię jakiś cios w plec, czy coś. Powiem, że potrafią, niestety, boleśnie zrobić takie rzeczy. Ciekawe, znowu kamień piątka. Nie żebym narzekał, czy coś. Ale też fajnie byłoby zdobyć szóstki. Siedemki. Bo są mi piątkami nie ulepszy broni na maksa. Chociaż dobra też. Nie ma co się zapędzać i mówić już tu o ulepszaniu na maksa. To do tego też jeszcze daleko. Daleko mam na myśli... bardzo daleko. Bo chyba... jak tak myślę... nie pamiętam, jakie było maksymalne ulepszenie tutaj. Ale wiem, że było czymś dosyć dużym. Jakiekolwiek by ono nie było, to jest trzykrotność prawie wszystkich kamieni plus jedno z tego poziomu za najwyższy kamień, który chyba był nazwany jakimś smoczym kamieniem czy coś. 240, serio. Liczyłem coś przydatniejszego niż tylko liść. Ale dobra, niech sobie będzie. I co my tu mamy? Ponura piątka. To już jest trochę lepsze. Ponury piątek mam zdecydowanie mniej. A za ponure kamienie przynajmniej jestem w stanie ulepszać się znacznie więcej rzeczy. I czy my tu byliśmy? Tak, bo... ta, dobra, jestem głupi, jestem tu przylazłem. Teraz gdzie w sumie? Powinna na przód, albo tu. Ja pójdę tu. Czemu nie? Dobra, jakieś pęknięte kryształy, odłamki pół z kamienia. I... a, przepaść. O Jezu, nie. Już pamiętam to miejsce. Ja tu nie chcę być. Nie kojarzyłem tego ogólnie, tak teraz pamiętam. Byłem w poprzedniej rozgrywce i ja nie chcę. To szczęście jestem dosyć... może nie powiem, że przygotowany, ale dosyć opanowany. Teraz nie jestem już na załamce emocjach, smutku, czy na czymkolwiek. Po tym, jak nie umiałem z Mogiem, czy na czymkolwiek, to dosłownie pełne wyluzowanie, można powiedzieć, z mojej strony. Ale takich wyjątkowo wielkich zlamień nie mam, żebym siedział teraz w myśle po tym, jak nieudolnie próbuję grać. No. Powiedzmy, że naprawdę jestem na pozycji neutralnej. O, o, dobra. Zobaczmy, jak sobie poradzę. Chociaż, jeśli bym mógł, to... chyba dobrym wyborem byłoby walczenie przy użyciu procy, jak tak myślę. Nie, proca zdaje mi tyle co i nic. To jest ciekawe. A zobaczymy, jak to ostrze. Też tyle co i nic. Super. Znowu jakąś pałkę plus zero będę wyciągał, żeby ich ubić. Jak to miało miejsce za pierwszym razem. A propos tego. To wypadałoby, ogólnie mówiąc, tą pałkę też ulepszyć sobie. I tak. Pałka plus zero okazuje się skuteczniejsza niż moje wypoziomowane rzeczy. Myślę, to było głupie z mojej strony, że zapomniałem ją ulepszyć. Dobra, Rawr, niebezpieczny jestem, mogę też szybko wymachiwać. Jest ciekawe, że po tym, jak to zrobię, to można machać się szybciej. Tak jakbym po prostu jakiegoś rage'a dostawał. Nie, naprawdę jakiegoś rage'a dostałem. Będę musiał potem sprawdzić po opisie, czy jest jakaś wspominka o przyspieszonym machaniu po tym, jak się użyje tej zdolności. Bo jeśli nie ma, to takie... takie bym miał szczerze zastanowienie, co mi jest. A nie, nawet bez tego się strasznie szybko tym bije. Okej. Okay. Wniosek na przyszłość, pałka jest naprawdę świetną bronią. Tak szybko jak w tym bije, to wow.
Dobra. Już tak najbardziej to złamujące jest to, że pokój plus zero ich tak zestawiłem. Ale okej, pokazuję tylko jedną rzecz. Czasami odpowiedni typ obrażeń jest istotniejszy niż same obrażenia i okej. Ponury... 2. Ej, czyli teraz wszystko, co jest za ponurakiem, mogę już na 4 spokojnie wrzucać. Jak mógł kilka rzeczy potem jeszcze... A nasz kowal... rani. Tak? Ale no, teraz już mam nieskończoność, więc nawet się tym nie muszę przejmować. Dobra, więc... Jak to mam już ze sobą... Teraz pora zająć się tylko... najgorszym. Bo ja nie odpuszczę, ja ty... Muszę zobaczyć, co się tu skrywa, jak się skrywa i tak dalej. Ale tam niżej chyba... A, tam gdzie jest bezdenna przepaść. Więc nie muszę już tutaj nic robić chyba. Nie, przepraszam bardzo. A, sprytne, sprytne tam. Nic nie. Cokolwiek to jest, tak bardziej niż tylko to, co tutaj widzę, to ok. I... A, dosłownie nic. Dobra. Dobra, tutaj nie schodzić. Ale i tak, można szybko wrócić tędy. Ten, po prostu. No, po prostu. Więc tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten tunel. Jak mówię, odcinka będziemy już powoli kończyć. A będziemy kończyć powoli, bo jeszcze tutaj do kolejnego złotego drzewa chcę po prostu podejść i spróbować sił. Z dziadostwem, którego pilnuję. I tak, to dziadostwo może być trochę większym wyzwaniem niż to, co tutaj robiliśmy w tym epizodzie. Ale tylko i wyłącznie może. Pora szansa, że będzie równie słaba. A, i jeszcze jak pamiętam, to ubierzemy od razu arsenał plus 1. To jest trochę lepszy niż arsenał. Daje więcej liczby i tak dalej. Chociaż nadal arsenał taki, który tutaj jest, to jest jeszcze nic. Bo nie wiem gdzie, ale gdzieś był jeszcze jakiś talizman w ogóle lepszego arsenału niż zwykły. Arsenał słoju czy coś. Niestety nie pamiętam gdzie. No nie. Musi być jak zwykle strasznie ruchliwe. Musi być ruchliwe. Nie byłoby sobie, gdyby nie było. Ale okej, nałożyłem już odmrożenie, więc tyle fajnego. Nie jest jeszcze zatrute. Teraz nawet nie wiem, czy może być zatrute, jeszcze mam być szczery. Dobra, pluj, pluj swoim łomyczkiem, byleby nie na mnie. W ogóle, jeszcze tak myślałem, dobrym pomysłem może być w sumie jeszcze niedługo ogarnąć jedną tarczę, którą mam w kieszeni. Przez Ogarnman musi dosłownie poulepszać trochę i może stwierdzić, czy jest sens z niej korzystać, czy tylko będę ją nosił jakby jako dodatek. Bo przyglądając różne właśnie, najłatwiej to nazwać śmieci w moim ekwipunku. Czyli po prostu wszystko, co mam na zasadzie, a co tu się przydało, może ewentualnie jeszcze ulepszyć, stworzyć. Tak myślałem, czy będzie sens, czy nie. Ale teraz jak patrzę, ile źle mi energii to ostrze, to definitywnie będzie sens. Bo mamy ogólnie tarczę ze skorupy żółwia. I ona działa trochę jak tarcza ze wzoru trawy z Dark Souls 1. Czyli przyspiesza regenerację energii. A jak wiadomo, regeneracja energii zawsze mile widziana. A w szczególności, że to mi tutaj teraz udowodniło, że potrzebujemy tego. I to bardzo. Oj, bardzo. I teraz uwaga, czy dostałem to, o czym myślałem? Cała twarda łza. Okej, okay. I modra ukryta łza. Proszę powiedzcie mi, że to jest to, czego szukałem. Miejsca twardo trwa, uza, równowaga i... To jest to! To jest to, o czym mówiłem. Dokładnie to. Teraz, jeśli bym zdobył statystyki na użycie komety Azura, jesteśmy w stanie nią rzygać przez jakieś 15 sekund bez żadnych konsekwencji, więc... ja. Było warto. No i dobra.
jeśli już coś mówię o tym, czy było warto, czy nie było warto, to tym kończymy epizoda. I tak, następnym nie wiem, co będziemy robić, ale na ten, jak mówię, to tyle, więc no, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. Ja w międzyczasie polepszam wszystko, co kiedykolwiek może być przydatne nam za ponurkami do czwórki, wszystko, co może być kiedykolwiek przydatne tylko do dwunastek, chociaż w większości to zrobiłem. Między innymi ulepszę na pewno tą tarczę żółwia, nieważne, na który kamień ona jest. No, jak mówiłem, to tyle teraz, więc no, trzymajcie się i hej, hej!